Kochani, dzisiaj zgadujemy, co jest gorsze, a teraz poznajcie zasady. Każda karta ma przypisaną wartość do jakiejś negatywnej sytuacji, a my musimy ułożyć je od najluźniejszej do najbardziej hardkorowej. Pierwsza osoba, która zdobędzie 5 punktów, wygrywa pierwszą rundę, a dzisiaj łącznie do wygrania jest 300 zł. Kochani, pierwsza karta. Potężne trzęsienie ziemi, 75,5. Dosyć wysoko. Wysoko. 15 kilo więcej. I uwaga, rozbija się w Andach i musisz zwieść przyjaciół, żeby przeżyć. Ja pierwszy tobie czytam, zasłaniam i pokazuję ci tak. Obecnie mamy luty, a cel do końca miesiąca to dobić 500 000 subskrypcji. Także koniecznie pamiętaj o zostawieniu suba z dzwoneczkiem. Dzięki. Porywają cię somalijscy piraci. Lipa straszna. Trochę lipa być porwany. No ale mogą udać na mnie oko, więc jako czy się zginę. Potężnym szczęśnieniem ziemi, myślę, że jest większość. I tu masz prawdopodobieństwo, że możesz niestety nie... Ale myślę, że jest to mniej niż potężne trzęsienie ziemi. Ja bym dałbyś tu? A ja bym nie dał. Nie, dałbym ja też. Ja bym dał tu. No, ale już podjął decyzję. No, gotowy? No. Ty sprawdzasz sam i mówisz, czy masz dobrze, a jak nie, to zadajesz postiemu. Co? Czyli nie masz dobrze. No nie mam, nie mam. Nie mam dobrze, nie. Ja uważam, że jest tu. Czyli, że jest między trzęsieniem ziemi, a rozbiciem... Co ty gadasz, nie? A ty nie dajesz to samo. Ja nie jadłem tu. Ej, żartujesz sobie. Serio? Gdzie ustawiasz? Nie no, nie masz szans, że to jest jakby lepsze od 15 kilo. Nie no, tu daję. Ooooo, jest tak? 99? Ej, no ale to wiesz, to są somalijscy piraci. A, no to jakby byli normalni, co jest gorsze? Ci mają karabin. Tak. Pierwszy punkt dla Micha. Pokazuję prostiemu. Tak jest. Szaleje powódź, a ty nie masz jak uciec. Szaleje powódź, potężne trzęsienie ziemi, czy szaleje powódź? Wydaje mi się, że... ale nie mam gdzie uciec, to brzmi trochę... Ja bym zaryzykował wsadzenie tej karty tutaj. Także poproszę do sprawdzenia. No nie, oddałeś punkt Michałowi kolejny? Szaleje powódź, a ty nie masz jak uciec. Okej, okay, i ty dałeś tutaj, tak? Tak. Ale dobrze. Lipa, chłopie, będzie miał 2 punkty teraz. Jak ty dajesz tutaj, to ja się zastanawiam, czy nie dać czasem tutaj. To jest mega podobne, przynajmniej do tego. Mi się wydaje, że pobudź jest pobudź. Podobna do jedzenia przyjaciela. Tak, w sensie, że ja, to znaczy, 90, ja bym totalnie nie chciał po prostu się znaleźć w tej sytuacji, co ten gościu. Ale coś mi mówi, że może tutaj, może to, mi się wydaje, że to może być 72 i coś. Wiecie, o co chodzi. No to dawaj. Ja strzelam tutaj i że to będzie bardzo blisko tej liczby. Nie, no nie mów, że mu drugi punkt oddałeś. Serio? Punkcik, wygrywam pieniążki dzisiaj! Trafiasz na listę, tych klientów nie obsługujemy. Co to jest? No, walone w to, tutaj. Tutaj na pewno, 200%. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Bo Olek, trafiasz na listę. Jest, dobrze! Michu dał przed 15 kilo więcej, bo tu jest 15 kilo więcej, a tu jest szaleje powódź, a ty nie masz jak uciec. Ale lista tych klientów nie obsługujemy, wydaje mi się, że easy, więc daj między te dwie. No to spójrz. No i klasa! Ej, fest wysoko! Ja się nie wysoko. Ale nie wiesz, może to jest jakieś podchwytliwe, może to ma jakiś double meaning. No, może nie. Mieszkasz gdzieś w środku lasu, masz jeden autobus na 10 godzin. No serio, podchwytliwe to było! Ja się z tym totalnie nie zgadzam. Olek, masz szansę od razu zdobyć drugi punkt. No. Skradziono ci samochód. To jest lipa. Generalnie to jest dyntka, nie? To jest lipa, to jest potężna lipa. Tak mi się wydaje. Skradziono mi samochód, ja bym dał między lista tych klientów nie obsługujemy, a szaleje powódź, a ty nie masz jak uciec. Co? Dobra, Patryk. Skradziono ci samochód, po prostu. No, ja się zastanawiam, czy dać to przed 15 kilo, czy po 15 kilo. To, że ty dałeś to tu, to dla mnie nic, to mi nic nie pomogło. Bo teraz cichy ma najłatwiej. No ale wiesz, z drugiej strony to było przecież tych klientów nie obsługujemy jakimś starym autobusem i ma 63. Wydaje mi się, że to jest gorsze niż 15 kilo. Let's go! Nice. Serio? No. Ja totalnie się, ja myślę, totalnie się z tym akurat nie zgadzam. Dlatego dałem to tu, jakby od razu mega wysoko. Teraz Olek, nie możesz wybrać sobie kubkę, żeby było bardziej losowo. Kolejka górska się zatrzymuje, a ty wisisz do góry nogami przez 2 godziny. Wow. No i to jest trochę lipa. 2 godziny do góry nogami, wysoko. To przecież ciśnienie, tak, krew do mózgu dopływa tak jak nigdy, nie? Ja myślę, że to będzie wysoko. Przez 2 godziny, stary. Co mi się wydaje, że to może jestem gdzieś tutaj. Tylko bardziej, czy to jest
gorsze niż trzęsienie ziemi, no bo trzęsienie ziemi możesz... Ja nie uważam, że to jest gorsze niż trzęsienie ziemi. No ja też nie uważam. Co? Stary, możesz zginąć, jeszcze stracić cały dom i w ogóle, a tak to będą cię musieli odratować w szpitalu. 2 godziny głową w dół, pionowo? No ale to nie jest napisane, że śmierć poprzez bycie do góry nogami. No ale to może być konsekwencja wiszenia. No to tak samo jak śmierć może być tego konsekwencją. No, ale tu... Tak samo tego może być śmierć konsekwencją. Tak samo jak tutaj. Tak samo tego może być śmierć konsekwencją. Ale 2 godziny do góry nogami bardzo wysoko. Wydaje mi się, że musisz po prostu obstawić. Tak, no tak. Polecę tu ich. No i lipa. Kolejka górska! To jest tak, powiem, bo ja tak myślę, że tutaj myślę, że jest za wysoko troszkę jednak. To w ogóle jest abstrakcja ta lista, ale znowu skradzienie... To są... jest lista organów. No przecież masz narysowany autobus, to chodzi o autobus. Te obrazki odnoszą się do sytuacji, więc dlatego ja się dziwię, że to jest na przykład nie o wiele bardziej bolałby skradziony samochód, niż lista nie obsługuje mi jakiś stary, zapyziały autobus. Ja bym się bardziej wkurzył o 15 kilo więcej niż o autobus. Ale nie będzie jaka to więcej. Lista! Ja chcę tu. No, jesteś kolejny górski. Cześć, tu nie tu i nie tu. Robi się lipa, co? Jak wysoko, to ja powiem, że to jest tu. Niemożliwe. Nie wierzę w to, że tam to będzie. Nie ma szans. No logiczne. Michu! Kolejka górska się zatrzymuje, a ty wisisz do góry nogami przez 2 godziny. Okej, ja wydaje mi się, że tam mega mało. Bo mam taką różnicę minę, w sensie jak jesteś w tej kolejce i wisisz do góry nogami, to nie wiesz, w sensie czy będziesz 2 godziny, czy na przykład 2 minuty. Więc możesz się tak jakby za bardzo nie zestizować. Pogadam tutaj. No to wiemy, że punkt niestety przepada. Odrzucić kartę możesz. Kochani, ta karta powinna być tu, nikt w tej rundzie nie zdobywa punktów. Musisz wylądować Boeingiem 747. O kurde. Ej, zarąbiste. To będzie tu. Właśnie. To będzie przed albo 15 tu, kilo więcej. Albo gdzieś. Nie no, wylądować z pełny, jakby w myśli wydaje. Ale jest stany, że jest pełny? No nie no, ale jak leci taki samolot, no to nie leciałby pusty, na logikę. Dobra, ja bym to wrzucił tu. Okej. Okay. Leć, lądujesz Boeingiem 747. Tu. Lądujesz Boeingiem 747. Czyli dali się tutaj i tutaj? Mhm. Tak. No najbardziej logiczne to mi się wydawało. Nie no, niemożliwe, że tu gdzieś jest. Nie ma szans. Tutaj tu. Jakby w sensie nie wiem. To ja bym też tam dał. Masz? Abstrakcja! Let's go! Mordo! Tam jest ponad 100 albo 200 osób, nie wiem ile jest w takim samolocie. Jesteś odpowiedzialny za 200 osób. Uważam, że gdyby tam było dopisane pełnym, to inaczej ta karta by brzmiała. Cichy, no teraz ty. A ja wygrywam. Michu ma 3 punkty. Wygrywam. Co robię? Wygrywasz na loterii, ale nie możesz znaleźć losu. Ej, no to brzmi jakbyś się zesizował trochę. No. Jest nawet rysunek, jak jesteś zesizowany. Ej, to takie 10 milionów wygrywasz złotych. Na loterii, ale nie możesz znaleźć losu. Wyobraź sobie sytuację, nie? Grasz, chłopie, dzień w dzień przez 6 lat, albo 20 lat. Tak jak te starsi ludzie grają, tak. przez x lat, przez 30 lat, moja babcia dalej. I grasz tymi samymi numerkami i nagle widzisz, że wygrały te numerki. 6 milionów złotych. I ty gubisz ten kawałek papieru. Co? 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 Nie ma szans. To będzie wysoko. Ha! Co? Jest! Trzeba wierzyć w siebie. Michu, spełnia się twój najgorszy koszmar z klaunem. Boisz się klaunu? Nie. Teraz się boisz. Ale teraz chyba może się bać. Zależy, bo się nie boję i zależy jak to ograć. A czego się boisz? Boję się samotności. Ja bym zawsze chciał się z tego moim najgorszym koszmarem. Kurde, mówić się nie potrafię. Moim najgorszym koszmarem się bać! Ja idę po błyszczyk w tym czasie. Strzelam, bo moim zdaniem to powinno pójść tu. Ale serio ryzykujesz? Tak, daję to tutaj. Tu. Się wydaje, że popełniłeś błąd. Ore! Boisz się klaunów? Nie. Gdzie ty to dałeś? Wyobraź sobie, że spełniałeś się twój najgorszy koszmar z klaunem. Dobra, ale daj to sensownie gdzieś. Ja daję tu. Cichy, spełnia się twój najgorszy koszmar z klaunem. To może być znowu jakaś taka odklejka typu bardzo straszne. No więc dam to tu.
Jest! Mam punkt! 86! Ale najgorszy koszmar. Przyjaciel rozbija twój samochód. Ale lipa, wkurzyłbym się. Ale na pewno. Ale skradziono ci samochód, jest na pewno, tak, nie jest wyżej. Było, właśnie jest wyżej. W sensie mówię, że to jest wyżej, tak, niż to. No, no, no. Dlatego dałbym to między 15 kilo a skradziono ci. Nie, ale pytanie. Aha, bo to ty teraz, okej. Okay. I teraz jest ta reakcja, jak ktoś ma źle. Nie, no mi się wydaje, że to będzie wyżej od skazanego samochodu, bo... Ty se naprawisz, a ty musisz zapłacić za całkowicie nowy. Tu może być kasacja full. No co, trafiłeś? Jakby Pawcio jeździł, to to byłaby kasacja. Powiem ci tak, patrz, zdjęcie jest takie, że ktoś się wrąbał w znak i dymi. Czyli co, nie ten? Ja nie trafiłem. A no to jest skradzione, to nie jest twojej winy. A to jest winy przyjaciela, więc to ty zdecydowałeś, że mu dajesz. To przyjaciel mi da za naprawę, ja bym, a tu muszę kupić cały nowy samochód. Ja daję Oliwierowi samochód, to musiałem za niego zapłacić. Daję co? No. Raz w życiu rozwaliłem samochód i to Oliwier. Mordo! Ci przyjaciel samochód. No nie gadajcie, że to bez sensu. Ja myślę, że to będzie zaraz ze skradzionym samochodem, a przed tak klientów. To jest jakby ten vibe takiej. No to sprawdzaj. Podawaj dalej. Przyjaciel roz... No to daję tu. Potężne trzęsienie ziemi over. Nie wiedzę, to jest głupia gra. No strasznie głupia. Jakby nie wiem, o co chodzi w tej grze, ale to jest, ja bym to zrobił. Kto to ustalał? Ja się pytam. Żadnej chyba z tych kart, patrząc na to, jakie są teraz na stole, nie ułożyłbym w miejscu w kolejności w takiej, jakiej są. Czyli na przykład jak ta jest czwarta, w życiu nie byłaby czwarta w moim ułożeniu jakby rzeczy. Olek, dawaj mi kartę. Wtedy było z tamtej, to teraz wezmę na przykład z tej. Budzisz się cały obleziony przez czerwony mróz. I zdjęcie jest tutaj, że nawet jedna ci łazi po oku. To trochę lipa. Ja to się... Dobra, ja daję tutaj. Moim zdaniem mega nisko. Mega nisko, no. No, no, no. mrówki czerwone? Tak, dupę cię gryzą i po oku i wszędzie. Dobra, tu! Stawiam. Dawaj. Yeah! Nice! Ładnie uporządkowałeś. Ej, czy ty masz 3 punkty w tym momencie? Dwa. Możesz mieć teraz 3, ponieważ twój dom zostaje przypadkowo zburzony. Jak przypadkowo zburzony? O, chłopie, nie no, to wysoko lipa fest. Nie, dobra, to no ja... lepiej nie, ja, nie naprawisz tu tej jest, sytuacji. Tu jest, ja chcę tu. To, że ja jesteś milionerem, ja sprawi, że wylądujesz ty, w mojej... Bo 7, tu możesz zniszczyć ci twój dom, też możesz go... Ten, ale też możesz stracić życia. Tu zakładam, że przez przypadek i mnie nie było w domu, że wracam i jest zniszczony. Ale bo tak bym powiedział, hola, hola. Panowie, czemu niszczycie mój dom? Tak, chłop, dostaję wrecking ball i hola hola. Ale gówno! To ja powiem tak, te karty są bez sensu. Ja uważam, że rozbicie samochodu jest bardziej lajtowe niż rozbicie domu. A poza tym mamy tu gap, powiedzmy, 5 punktów. Uważam, że tu już są bardzo hardkorowe i że to jest... ja bym to strzelił tu. Michu! Twój dom zostaje przypadkowo zburzony. Wydaje mi się, ja mam przynajmniej taki mindset teraz, że pracowałeś na ten dom całe życie i w sensie celem twojego życia był ten dom. Nagle go budujesz i został przypadkowo zburzony. Ja uważam, że będzie gdzieś po tamtej stronie. Ty dajesz tutaj, tak? Mhm. Ja się zastanawiam między tu, a tutaj. I ja tak samo. Ta gra jest odklejona totalnie i dlatego daję tutaj, ale wolałbym, żeby było tu. Co? No, 4 punkty! To jest absurd! O pół punkta różnicy! To jest absurd! No, i na boks ty nie trafisz! Szampon w oku! Mogę się założyć, to będzie gdzieś tu. Ja myślę, że to będzie koło oka. Wy pewnie używacie płynów 5 w jednym, ja jak myję włosy szamponem, naprawdę nieraz pieczę oko. Czy to jest 15 kilo więcej, jest higher czy lower over it? Nie, myślę, że 15 kilo więcej jest gorsze niż szampon w oku. Stawiam to na samym początku. Ej, po prostu wiesz, jak teraz nie trafiłeś, to prawdopodobnie wygrywam. Ale trafiłem. Trzynastka, dawaj, dalej. Olek, musisz nosić aparat na zęby przez całe życie. A, easy. Spoko. Daj go tu. Sprawdźmy, czy wyglądałeś zajebiście w aparacie na zęby. Chyba nie. Nie wyglądałeś. O, chyba wyżej. Ej, straszny skam jest ta gra. Ja daję tu. Podaj dalej od razu. Przewyżej? Ale gówno. Dobra, to ja daję tu? Samochodu. Nie, przed skreśleniem samochodu. Czyli tutaj. Tak. Musisz nosić aparat na zęby. Naprawdę? Przez całe życie. Michu, możesz wygrać. No to ja dam... Niemożliwe!
Musisz nosić aparat na zęby przez całe życie. Ej, w sensie, wasza reakcja jest kosmiczna. Ej, robię to totalnie coś odklejonego i daję to tutaj. Po morderczym klaunie i przed zjedzeniem przyjaciela. Totalnie odklejonego coś daję. Daleko obóż. Nie byłeś. Ej, nie byłem daleko. No to tutaj, obóż. Nie? 99, tu. Tak. Ej, totalnie nie. Przenoszą cię służbowo do Somalii. O Jezu! Dobra, dawaj tu. Ale czym cię przenoszą samolotem? Nie wiem, mam wyrąbane, Somalia jest wysoko, przecież ewidentnie to widać. Znaczy jakby pierwszym założeniem tej gry, czy coś jest gorsze? Od trzęsienia ziemi, czy nie? Ja dam tu. Jednak tu jest dużo miejsca. Wow! No. Ładnie, ładnie, cichy. Gonimy go. Czerwone wino na sukni ślubnej. Czerwone wino na sukni ślubnej. I powiem wam, dla mnie to by był killer. Pomiędzy 15 kilo więcej, a skradzono ci samo. Nie masz szans. Ślub? Ale to jest tylko plama. Na ślubie? W twoim życiu najważniejsza sukienka, jaką kobieta ubiera w swoim życiu. Esta z wami! Co? Ale kurde. Ej, totalnie nieprawda. Każda kobieta, zapytajcie się kogokolwiek, by się zapłakała i powiedziała, bo był jej ślub. Ej, ja się nie zgadzam z tym osobiście. Pasożyt w mózgu. O, afera straszna. Kurde, tu. No, ten by tam dał. Ale co, że pasożyt mózgu jest ten lżejszy niż pasożyt na statku? Pasożyt na mózgu. Ty dajesz tu? Tak. I nie? Nie. I to patrz, jaki je ci mózg. To ja chcę tu. Mogę zgadnąć, no. Kurde! Pasożyt mózgu. No to ja dam tu, jak tak zareagowałeś. Aaaa! Mam remis z Michem. Stajesz bosą stopą na klocku Lego. O, jeszcze taki... Krosek. To boli, ale dobra, ziemi. Tu, między tym, nie ma co się rozwodzić. Jest tak uważam. Naprawdę? Co? Stajesz na klocku Lego. Nie no, uważam, to... że tego nikt nie zgadnie. Post nie może tego zgadnąć. Dobra, ale to fest boli, a to też jakby boli, a ja bym to dał tu. Nie no, nie ma szans. Tu? Mhm. Nie jak, ma jak szans. Jak zgadną, to... Stajesz na bosą nogą na klocku Lego. Nie no, moim zdaniem to jest tutaj. I daję tutaj, od razu, w ciemno. Tak? Ty, tak. Ja uważam, że wygrałem, bo w sensie wolałbym stanąć na klocku Lego niż na mieć szabon. No ja się zgodzę. Oczywiście, że tak. Miło wygrywać pierwszą rundę, drugą zagramy ekspresowo. Gratulacje, 150 zł dla ciebie. Kochani, runda druga. Inne zasady. Nadszedł czas na rundę drugą, w której znacznie przyspieszymy. Każdy gracz ma tylko dwa życia, a życia tracimy przy każdej pomyłce. 3, 4. Kosiarka do trawy odcina ci stopę 83,5. Co? I dłubiesz w nosie podczas programu na żywo w telewizji 40. Tracisz wzrok 99,5. Nie, no to przewalone jest. Zaczynamy, let's go. Twój kardiolog skończył studia z najniższą oceną. Nie no, ale do lekarza chcę pójść do innego chyba, nie? No ale twój. Ale twój, osobisty. Jest jedynym kardiologiem. Nie no, to ja bym dał między dłubiesz w nosie podczas programu, a na pewno kosiarka do trawy, no to... Ja bym chyba wolał nie mieć stopy i żyć, ale... Tracę życie. A gdzie to było? Uwaga, to ma 93... No kardiolog jest ważny! Dobra, Patryk. Otwierasz skrzynkę pocztową, a tam pszczoły. To jest lipa. No to jest lipa, ale czy no jest ból i jest, pokazuje, że cię gnoją festy z osy, ale teraz pytanie, czy to jest tu, czy tu? Chociaż jak dostaniesz milion takich os na raz, to chłopie, no to może się źle skończyć. Ale jak kosiarka ci obetnie stopę, też może się źle skończyć. Teraz pytanie, ja myślę, że to będzie bardzo blisko tego. Jakby ten obrazek jest bardzo brutalny. Więc przez to, że obrazek jest brutalny, daję tu... Jest! Nie tracę życia, cichy. Haczyk na ryby w kciuku. No ja kurde, no nienawidzę tej gry, naprawdę, bo ja nie wiem czego się tu spodziewa. Ale spokojnie, masz dwa życia. Ja wiem, ale daję to tu! Co? To miało 21. Gorsze jest dłubanie w nosie podczas programu w telewizji na żywo. No tak wychodzi, dlatego ta karta odpada, a my... No czytaj, postiemu. Kupa w spodniach w miejscu publicznym. Uuuu! Okay, to miałem. Tak, serio? W podstawówce. Pokażę. Ej, tracisz
życie! Gorsze jest dubanie w nosie telewizji niż usrany gadżet? Telewizji, którą ogląda setki tysięcy osób. Niesamowite. W tym przypadku chyba pomyśleliśmy kategorią tego, że jesteśmy influencerami, każdy nas zna, gdybyśmy byli jakąś taką osobą anonimową, nikt by nie patrzył na nasze strony i tego nie nagrywał. To jest racja. To jest prawda. Znaczy może by nagrał, ale wyciekłoby to do internetu i nawet nikt by nie wiedział, że to jakaś osoba. Ty sugerujesz, że jestem odklejony? Tak, tak. Czytaj Michowi. Michu, pożegnaj się z punktem. Czy tylko ja mam życie? Umiera twój ulubiony sąsiad. Moim zdaniem to nie jest gorsze niż obcięta stopa. Co? Nie! Jako jedyny mam życia dwa! Lecisz balonem, który zaczyna płonąć. O kur... Ej, to jest dętka, to ja bym dał to tu. A może jednak nie nad kosiarkę. A ja bym dał fest nad kosiarkę. Chyba, że to jest to. Nie, dobra, no, nie Patryk, jest to. Jak źle mi podpowiedziałeś, to odpadam. O! Ej! Git! Przeżyłeś! Teraz ja. I się zawęsza. Podczas operacji wyrostka robaczkowego przestaje działać znieczuleniem. Ała! Nie no, Fuck! Życie! Atakuje cię rój pszczół. Gnatem, nożem i baseballem. A tu są zwykłe pszczoły. Ja nie mam pojęcia. Ale tu pamiętasz, to jest sneaky atak w ogóle. Taki, wiesz, ale tu nie mają baseballa i noża. No, ale ale jest ich dużo, a tu było tylko trzy. Ale tu jest napisane, rój tylko na obrazku są trzy, żebyś widział, że mają gnata i broń. Nie zdaję to! Mówiłem! No nie! No to ja ci czytam. Cichy, ty mi lepiej czytałeś, ja miałbym po polsku. Przerażający, bezdomny facet idzie za tobą do domu. Odpadasz czy nie? Tu czuję ból, tam czuję dyskomfort psychiczny. Przed dubaniem w nosie czy po? Nie, no, chyba wolałbym dubać w nosie w publicznej telewizji, bo to tylko dubanie tak. W nosie, a to jest strach jednak. Odpadasz. Co? Ale dla mnie to jest totalnie prawda. Mam największe szanse, żeby wygrać teraz. No. Tak. No i znowu ja trzeba, eliminuję trzecią osobę! Atakuje cię wściekły szympan! Fajny taki szympan! Wściekły! Wściekły! Może mieć wścieklinę czy coś, w najgorszym przypadku może mieć. Ja się zastanawiam między tu a tu. Moim zdaniem to totalnie jest gorsze ten atak małpy od obciętej stopy, więc... Chociaż sobie zobaczmy... Przeżyłeś! Mogę wygrać to! Tak teraz ty ja wyłapanie cię to wygrywał! 300 zł w takim razie więcej, Olek! Pytanie do ciebie. Jazda na zepsutej kolejce górskiej. Oh damn. Nie wiem gdzie to dać. Ja obstałem, że to będzie tu. Damn! Patryk. Jadasz miskę robaków, myśląc, że to makaron. Ale gówno. No kurde, mam dwa tropy. Albo to będzie odklejone, albo nie. Nie no, na logikę. Yes! Ale zastanawiałem się, czy dać tu, czy dać tu. I niestety dałem po dubaniu w nosie, odpadam. Ej, dobra, ty masz jedno życie ostatnie? Tak, ja też. Dobra, ja ci czytam, no. Nieudany tatuaż. Od ciebie zależy teraz, czy wygrasz, czy ja wygram, czy... Kurde, zastanawiam się między tym a tym, bo jednak to jest mega luz. W sensie atakuje cię wściekły szympans, to możesz umrzeć. Tutaj, a otwierasz skrzynkę pocztową, a tam pszczoły, też możesz umrzeć. Daję to tutaj! Dobra. Yes! Yes! Widziałem! Wielki czerwony prysz na nosie w czasie studniówki. Nie, no nie ma opcji, że to jest gorsze niż dubanie w nosie w tym. Otwierasz skrzynkę, pocztową, a tam pszczoły. Oluś, jakby rób to. Dobra, serce, no. Dobrze. Yeah! Dzięki Bogu! Puszczasz głośne bąki na pogrzebie. O, mega zabawne, mi się mega to podoba. No to na pewno nie, to na pewno nie. No kurde, gdzieś pewnie tutaj, żeby... Bo on ci będzie głupio przed rodziną. Daję to tutaj. Nie! I ci dobrze bym dał! No, cześć, dobre. Ale gra 150 zł.